Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sytery. Jest ciemno, ponieważ pierwsze co chciałem zrobić na odcinku to podejście do tej skrzyni tutaj u... Jak on miał? Franka chyba, to takie troszeczkę babskie imię, ale cóż, nieważne. No bo mamy klucz od Takisa i tak dalej. Spróbuję tutaj mu to okraść. Jego powinno w nocy nie być, dlatego przespałem się do północy. Bo on sobie chyba śpi gdzie indziej. No i o ile o tę skrzynię chodzi, bo widziałem tutaj już ją kiedyś przechodząc, ona chyba była gdzieś tu. Albo nie tu, tylko tu. W każdym razie, gdzieś była. Jest kufer, dobra. I chyba nie mogę go otworzyć, bo właśnie trzeba było klucz czy coś takiego. No właśnie. I mamy tutaj dość sporo złota, także prawdopodobnie będziemy musieli się połową podzielić z Takisem. Później co? No myślę, że w końcu te gobliny i tak dalej, bo te gobliny to są dwie... Jezu, czemu w to szedłem? Te gobliny to są dwie misje w jednej, w sensie kości goblinów, które też zbieramy dla Takisa swoją drogą. No i oczywiście tam gdzieś powinien być, no mieli jakiś problem tam z goblinami, nie pamiętam już dokładnie o co chodziło, tam jakiś kurier chyba leżał właśnie czy coś takiego, więc to też trzeba zrobić. No i jak się okazuje, musimy jeszcze raz podejść do tego mostu, który ja tam w którymś odcinku pokazywałem, gdzie szliśmy po tego drugiego kuriera swoją drogą, z którego mamy pancerz. I musi nam się po prostu pojawić jeszcze raz tam ta informacja i wtedy będziemy mogli ją przekazać temu starszemu wioski chyba. Dobra, tymczasem śpimy sobie do poranka. Jeszcze miałem zajrzeć na chwilę po coś do góry. Czy ja mam? Mam 10 punktów nauki. Wojownik 30%. Czy tutaj... Chyba tutaj jest tak, że wszystko kosztuje 5 punktów nauki to 5% i tak dalej. Czy tam 5 punktów nauki to 5 punktów siły. Z tego co słyszałem, więc muszę to właśnie jeszcze sprawdzić. Przy bramie możemy sobie to w sumie sprawdzić na sile. Czy ja potrzebuję do czegoś siły? No niby nie, ale sama w sobie siła się przyda, tak czy siak. Tu jest rybak. Takis powinien być chyba tu przy swoim domu. Nie, to jest... Zaraz, Takis też tutaj gadał z kimś. Może ty tu jest? O, tutaj akurat jesz sobie ser, no ale dobra. O! Można podzielić łup. Istnieje jednak pewien problem. Chyba nie przetrwoniłeś już części złota. Nonsens. W skrzyni były dwie szynki, 100 sztuk złota i 3 butelki ginu. Co robimy z tym trunkiem? W końcu jesteś jeszcze o wiele za młody na te pomyje. Ciągle jeszcze rośniesz i w ogóle tego ci nie dam i basta. Spokojnie, ja wcale tego nie chcę. Zadowolę się połową złota, resztę możesz zachować. Dobrze, inaczej musiałbym się poważnie zastanowić, słysząc inną odpowiedź, może nawet razem z twoim ojcem. No, to masz tu swój udział. Tylko nie przechulaj wszystko na słodycze. Tak, tato. Dobra. No dobra, spoko. Także to mamy zaliczone. Pójdę sobie... Albo ty jeszcze mnie mogłeś szkolić. Wylecz mnie. Ale nie, w sumie ja chciałem sprawdzić coś innego. Tylko teraz nie wiem, kto mnie uczy walki bronią jednoręczną. Bo chyba któryś z tych myśliwych, nie? Czyli oni są tu gdzieś u góry. Czy tu by był jakiś skrót? Bo tak widzę, te góry są dziwnie... Dziwnie tutaj pocięte. Zupełnie tak, jak gdybym mógł na przykład... O Jezu, dobra, okej, tutaj to chyba nie mogę się złapać. Tak jakbym mógł tutaj gdzieś wejść wyżej jakimś skrótem, żeby się do nich dostać. No ale dobra, wychodzi na to, że na razie nie. Niora. Także z tobą sobie porozmawiam, chcę być silniejszy. Ale jeszcze nie tak, jeszcze nie tak. Bo tak samo dostałem informację, że mogę sobie wszystko od razu pić i używać do woli. Z tym, że nad tym się zastanowię, bo to trochę kasy kosztuje na sprzedaż. A zręczności nie potrzebuję, ale chociażby taki... Przepraszam, taki gulasz, który tu jest. Możemy sobie tej siły już trochę dodać. Dodatkowo na 23. I teraz jeszcze chcę być silniejszy. Plus 5, plus 5. I czy następna jest plus 10? No właśnie nie jest. A już chyba przy 30 punktach tak jest, że jest już 10 siły za, znaczy 5 siły za 10 punktów nauki. Tak mi się wydaje. No nic, w każdym razie zapisujemy grę. I teraz musimy znaleźć te gobliny. Taki to jest mój pierwszy punkt. Ogólnie musimy iść w takim razie chyba tędy. Bo to było jakoś za farmą tego Beppo, tam gdzie Beppo sobie pilnuje owiec. To trzeba iść jakoś za skałę. Tam jest też ork, ale z orkiem mi się wydaje, że chyba sobie jakoś poradzę teraz, nie? Powiedzmy, że zboczymy tutaj już od razu w te góry. I powinno tutaj być wszystko w porządku. Tak jeszcze sobie kontroluję, tylko czy to wszystko chodzi, bo przed chwilą nagrywałem Saints Row i tam było troszeczkę gorzej z tym Full HD, ale tu chyba jest ok. Wbijam się w te ścierwojady, nie patrzę na nic. Dużo doświadczenia, trochę mięska. Właśnie, w sumie tego mięsa dalej nie smażę. A jednak to trochę życia odnawia. Pięknie, teraz mogę się wbić, kurczę, w stado ścierwojadów i nic się nie dzieje. Ledwo sobie wcześniej z dwoma radziłem. Czasem z jeden mi potrafił wziąć sporo życia.
No a tutaj też w sumie jak nie trafiam krytyków, to też nawet nieźle idzie, ale no... Halo, nie mogę w lewo, puść to. Dobra. Pozbieram sobie to oczywiście jeszcze. Kurczę, Gothic ma to do siebie, że tak naprawdę każdą część czy modyfikację się po prostu przechodzi bardzo wolno. No tutaj, żeby jakby wszystko... O, korzenie lecznicze, Jezu, przecież to jest tyle odnawia, chyba 30 życia. Tu jeszcze coś? Ziele lecznicze. Halo. Piękne kombosy tu wchodzą, bo on się właśnie tak trochę do przodu suwa. Tu coś leży, Jezu, jakieś zwoje, mikstury. Ktoś tutaj umarł ważny. Sierp, no może dobra, jak miał sierp, to może to raczej jest jakiś rolnik. Albo jakiś, nie wiem, ktoś ze Związku Radzieckiego, powiedzmy. A tymczasem idziemy za tą górę. No, długo się przechodzi Gothica po prostu dlatego, że długo się chodzi, rozmawia i tak dalej. I na tym odcinku nie jestem w stanie jakoś bardzo dużo zrobić. Chyba tu. Chyba tutaj, w ten las trzeba zejść, ale tu jest właśnie ork. Dobra, mogę iść po prostu jeszcze dalej zejść, ale spróbujemy się z tym orkiem, wydaje mi się. Tylko troszeczkę życie zregeneruje. No właśnie, korzeń leczniczy, 30, dup. Full HP. Zębate zielenie, jagoda rzeczna. Jest tak... Jezu, to stówę kosztuje? Zębate ziele, stówę, no rozumiem, ale... Wszystko ogólnie... Znaczy stówę, dobra, za stówę to ja bym to kupił, ale... Sprzedaję trochę taniej, tak czy siak, kurczę. Taka zwykła jagoda, 5 punktów, a kosztuje więcej niż taki korzeń leczniczy. No to nieźle. Dobra, mamy zapisane, próbujemy się z orkiem. Powinno się udać, ork to nie jest jakiś ciężki przeciwnik. Szczególnie, że on robi te swoje... Raz, dwa, trzy, do tyłu. Raz, dwa, do tyłu. Raz, dwa, do tyłu. Raz, dwa. I tak w sumie w kółko. Nawet lepiej, jak on się sam odsuwa. Wow! Może tak? Do tyłu? O kurde, ale mi rypnął. Źle to rozegrałem. Nie wiem, co mam teraz za plecami. Dobra. O nie. Dobra. Może się udać. I teraz kurczę, ścierwojad za plecami. Jest, dobra, pięknie. O nie! Jeszcze gorzej, bo dziki są... Nie! Oż ty mendo. Błagam. Ja pierdzielę. Dobra, chyba ostatnie ciosy. Jest. Jeszcze mnie trafił, bo kurczę, miałem jakiś problem tutaj z nierównością na tej górze. Także musimy się troszeczkę podleczyć. Kurczę, te korzenie są spoko w sumie. 30 życia. Dość dużo. Dobra, także wkraczamy w ten las. Tutaj w lesie oczywiście oprócz orka jeszcze innych... O, są już tutaj chyba te gobliny w takim razie. Z tego co pamiętam, jakoś tutaj szedłem obok. I nie wiem, czy to są te gobliny, czy gdzieś dalej, ale było tu jeszcze pełno krwiopijców i różnych tego typu stworzeń. Nic, ale myślę, że w gobliny mogę się wbić. One raczej padają na około 2 strzały, albo nawet jednego, jak dobrze pójdzie. O Jezu, jest naprawdę dużo. No nie! Nie mogę... Nie! Zginę! Nie! Tyle! No drzewo! Kurde. Strasznie dużo, myślałem, że jest mniej, ale dobra, to spoko, jak mnie zaraz przestaną gonić. Troszeczkę na boki się ruszam, żeby właśnie nie trafiały za bardzo. Dobra, przestała mnie gonić. Jezus. Dobra, tego się nie spodziewałem, że będzie ich aż tak dużo. Ale troszkę też to źle rozegrałem, także... tutaj jest korzeń, nie widziałem go. Także spokojnie jeszcze raz to zrobimy. Będzie dobrze, będzie spoko. O Boże, są tutaj już. Czarny goblin idzie na pierwszy ogień. Chodź tu. No. No dobra, nie, jednak chyba nie pójdzie na pierwszy ogień. Pięknie, Jezu, to było dobre. Dobra. Dobrze, pięknie. Dobrze, jak siądzie. Jak siądzie, to siądzie. No, kurde, dobra. Uf. Ale to chyba, nie wiem, czy to wszyscy, pewnie nie, no ale... Pozbieramy tu wszystko, przede wszystkim te kości. Dla Takisa. Wszystko się przyda. No i właśnie, to zbieranie też czasem troszeczkę schodzi. Można by to było oczywiście wszystko wycinać, ale cały materiał tak naprawdę byłby pocięty. No ale fakt faktem, więcej po prostu na jednym odcinku byście mieli zrobione. Dobra, chyba wszystkie.
życia zero praktycznie. Dobrze, że mamy jakieś mikstury. Nie wiem, czy dobrze robię, że to wykorzystuję. Dobra, w ogóle przyznam się wam do czegoś. Ja nie wiedziałem, że to jest demo w ogóle tej całej modyfikacji. Mi się wydawało, że to jest jakaś pełna wersja, po prostu gdzieś tam się idzie dalej i tyle. A okazuje się, że tutaj tylko możemy zwiedzić jakąś tam mniejszą część tej wyspy. No i nie wiem, czy to się jakoś szybko nie skończy. Po prostu, jakoś tak myślałem, bo samo w sobie... Kurczę, tu mi gibleny. Gobliny chyba zniknęły. Ale dobra, miejmy nadzieję, że tych kości wystarczy. O, tutaj rośnie jeszcze jeden smoczy korzeń. Już chyba zatrzymam. I faktycznie leży jakiś kurier. Który ma przy sobie co? Oprócz złota. Martwy kupiec. Mleko? Woda? Nie, to był kupiec tylko. Okej, to nie jest kurier w takim razie. Ma tutaj pełno rzeczy. W ogóle on co? On spadł chyba kurde z góry tym wozem, że to całe rozpierdzieliło. Lutnia, jest jakiś pierścień. Pierścień, jaki pierścień? Zobaczmy ten pierścień. Kamiennej skóry chyba, tak, to nie. Jakaś tam słabizna, topór, mikstura, lutnia. No to dobra, trochę towarów miał po prostu w wozie też, oprócz tego co miał przy sobie. Ale. Skórzane pancerze. Surowa stal Torgena. Okej, czyli to coś tutaj jednak będzie chyba do tego, po prostu w paczkach, a nie po prostu przy nim. Także spoko, dobra, bierzemy też mikstury oczywiście, bo się wszystko przyda. I jak już tutaj jestem, w pobliżu, to chyba muszę teraz się zawrócić, lekko. Nie wiem ile tych kości, cholera, gdzie ja mam kości goblinów? Tutaj, 13, być może 10 było potrzebnych. Coś tu jeszcze było? A, złoto, dobra, to tam pojedyncze monety, niech sobie leżą. Tutaj, jak wrócę i chyba pójdę w lewo, to będę zmierzał mniej więcej w stronę tego mostu, więc przy okazji to tam zrobimy. No właśnie, tak jak mówię, no myślałem, że to jest jakaś pełna wersja, dlatego że w instalatorze było po prostu setera.pl, nie? A gdzieś widziałem chyba kiedyś dawniej, bo kojarzę nazwę tego moda, ale nigdy właśnie w to wcześniej nie grałem, a już tu jest ten most. To było setera demo gdzieś tam nazwane, a tutaj po prostu było .pl i tyle. Dobra, podchodzimy bliżej. To dla mnie aż nazwy przeciwników, lepiej udać się inną drogą. Swoją drogą, nowy monster, Ultra Red. No, teraz mi pokazało tutaj lepiej. Wygląda mniej więcej tak. Całkiem niezły, trochę za słodki, mimo że napisane Zero Sugar. Ale tam jakieś inne słodziki czy inne pierdoły pewnie. Pewnie dlatego jest dość słodki. Ale dobry. Ostatecznie. W sumie to już druga reklama chyba Monstera, jaką robię. Kiedyś był ten nowy, podczas chyba nagrywania Skyrima, The Doctor, taki żółty. Ten był dobry w ogóle, smakował jak Fanta mniej więcej. Taki pomarańczowy. Ale dobra, nie o Monsterach tutaj będziemy rozmawiać. Tylko raczej o tej modyfikacji. No dobra, czyli w sumie fajnie, udało się zrobić. A jest dopiero 15 minut nagrywania. Cholera, co tu z tym Fantem robić? No teraz będzie pewnie trochę gadaniny, no bo wiadomo jak to jest. Czy ja dobrze idę? Chyba dobrze, tutaj jest. Tu jest Beppo, tam widzę tę drugą farmę. Znaczy właściwie farmę, to pole z szopą małą. I bramę oczywiście, wejście. Jak tam poziom? O kurczę, brakło niedużo w sumie. Mogłem zabić jakiegoś potwora. To bym się nauczył jeszcze czegoś więcej. No dlatego właśnie, kurczę, dlatego, że to jest demo, pewnie dlatego do 15 poziomu się da mniej więcej dojść, wybijając wszystko, powiedzmy, czy tam robiąc wszystkie zadania i tak dalej. Może wybijając wszystko, bo jak ja bym wybijał wszystko, to pewnie bym miał jeszcze z dwa poziomy więcej. Czyli teraz tak, do Takisa i chyba do starszego wioski muszę iść i tyle. O ile tych kości mi wystarczy, ale wydaje mi się, że więcej niż 10 nie było. Mogłem to sprawdzić w dzienniku wcześniej. No, trochę nie fair, że mi zniknęli ci te dwa gobliny, no ale dobra. Takis, to ty? Halo. O. I jak? Dobrze naostrzyłeś swój nóż? No właśnie, doświadczenie za misję mam poziom. To znaczy, że masz te kości goblinów przy sobie? Dokładnie, przecież ci obiecałem, no nie? Oto one, baw się dobrze przy rzeźbieniu. To świetnie, dziękuję, zacznę od razu. 12 trzeba było, dobra, miałem 13, więc ledwo. Ale się udało. Teraz tak, z tobą na pewno muszę pogadać. Okej. Okay. Mam informację. Mogę ci powiedzieć, jakie bestie blokują ten most. Słucham w takim razie. Ten pomost zajmuje więcej niż pół tuzina goblińskich wojowników, a poza tym udało mi się jeszcze zauważyć trzech książąt demonów. Jak na mój gust, to na razie jest on nieprzejezdny. Masz rację, ale teraz przynajmniej wiemy, kim są nasi wrogowie. Dobra robota. Nie chce mi się o tym słuchać. Wykonałem wszystkie zadania. Doskonale, jednak teraz musisz wykonać bardzo ważną misję. Potrzebujemy więcej ludzi. Udaj się do kopalni i pomów z Rodanem. On znajdzie sposób, aby załatwić nam niezbędne wsparcie. Oto klucz.
Tylko z pomocą straży będziemy w stanie się przebić przez most. Jak tylko droga przez most będzie wolna, będziesz już o jeden krok bliżej swojego celu, czyli dotarcia do Tarenis. No i do swoich przyjaciół. A propos ścieżki, będziesz musiał przebyć długą drogę do kopalni, bo posiadam niestety jedynie klucz do górnych drzwi. A jak dojdę do tej kopalni? Wychodzisz przez zachodnią bramę i zanim się zacznie plaża, skręcasz w prawo i tą dróżką kierujesz się ciągle stracając... Aha. Tylko wyposaż się przed tym dobrze w mikstury i pamiętaj, czasami lepiej jest unikać wrogów niż z nimi walczyć. To pisemko posłuży Rodanowi jako dowód, że działasz w moim imieniu. On musi nam pomóc. Ponadto Bomat da ci prowiant dla górników, także udaj się prosto do niego. To wylecz mnie tam przy okazji. I powiem tak. Co to były za... paczki? Surowa stal Torgena. Nie mów, że to nieprawda. Skórzane pancerze. Torgen. Przecież tutaj... Tu nie ma kogoś takiego jak Torgen ogólnie chyba. Sam tak mówi. A kogo to było, cholera? No pójdę do tego Bomata tak czy siak, bo mi kazali. Aha, to jest u niego, dobra, faktycznie. To po kolei. Znalazłem pierwszą dostawę. Były jakieś problemy? Nie bardziej niż zwykle. Czereda goblinów napadła na kupiecki wózek. A co z handlarzem? Martwy i zakatowany. Niech Inno zulituje się nad jego biedną duszą. To pokaż, coś tam znalazł. Cudownie, wszystko jest. Naprawdę dobra robota, mój chłopcze. Oto twoja nagroda. 30? Ilu tych goblinów napadło na ten wóz? 3? Czy może było ich więcej? No, trochę więcej. 3 razy 3, czyli 9. Goblinów zaangażowało się w ten rabunek. 9 goblinów? I ty je wszystkie? Wysłałem je tam, gdzie ich miejsce. Tak. Wprawdzie jestem kupcem, ale chyba nikt nie powinien mnie oskarżać o to, że jestem wyzyskiwaczem. 30 sztuk złota to chyba trochę za mało jak na taką dostawę. Na pewno. Ja tam nie mam żadnych zastrzeżeń. Złotem nie pogardzę. A co byś powiedział na coś innego niż złoto? A co? Zamieniłeś może swoją walutę na ryby? Bo wam się już złoto wyczerpało? No nie bardzo, ale już jesteś blisko. Ostatniego wieczoru była w knajpie niezła zabawa. Chata była wypchana po brzegi, aż ledwo nadążałem z nalewaniem. Musiało być już gdzieś po północy, kiedy Franka znienacka stanął w drzwiach, całkowicie zaspany i opowiadał o jakimś czarnym wilku na cmentarzu, blady jak ściana. Nie trzymaj mnie w napięciu, bo co się stało potem? Kilku chłopów to sprawdziło, ale nic nie wskurali. Nie znaleźli żadnego czarnego wilka. No to Franka strasznie się oburzył. Upierał się, że wszystko widział. I ten czarny wilk pojawił się jakby z nicości przed naszymi oczami. Chwała Inosowi, że... Chwała Inosowi. Ogólnie Franca się poszczęściło i coś tam. Jeśli o to o mnie chodzi, to ja mu wierzę. Tylko ja, bo Franka w tym całym zamieszaniu na omen zapomniał o swoich pozostałych ofiarach dla Inosa. Ale jakie ofiary masz na myśli? Franka był na tyle bystry i rzucił czarnemu wilkowi pod nogi jedną z ryb, także trochę to odwróciło jego uwagę. Przynajmniej na tyle, że France udało się zwiać. W każdym razie był zainteresowany tą wyjątkową skórą z tego czarnego wilka. Byłbym. Zostawiłem ci za to te ryby ofiarne. Taka modlitwa do Inasa jest chyba warta znacznie więcej od tych 150 sztuk złota. Co ty na to powiesz? Złoto czy... zrobimy te skóry, bo to w sumie jest ciekawsze. Załatwię ci te skóry. Tylko bądź ostrożny, ta bestia jest wytrzymała jak skurczy byk. No i teraz to jeszcze. Możesz dać prowiant dla górników. Jasne, proszę, to powinno wystarczyć. Zanieś ten towar do kopalni. Kopacze ciężko harują i trochę im się należy. Chłopcy z pewnością od razu wpadną w zachwyt na widok winka. Tylko łapy precz od niego. Nie, znowu nie wiem, co dostałem, ale dobra. Jeszcze tutaj pohandlujmy z tobą troszeczkę. Z największą przyjemnością. Czy coś tu się zmieniło? No ten krótki miecz to mamy. Coś bierze w ogóle więcej. Wilczy kieł i w sumie bym mógł go mieć, ale troszeczkę to może być jednak bez sensu. 60 siły to zdecydowanie... Jezu, po prostu w tej nocy kruka wszystko tyle kosztuje. Znaczy wszystko tyle potrzebuje siły. W Gothicu 1 było to fajnie zrobione. Można było sobie dodawać te pojedyncze punkty, bo coś potrzebowało na przykład 23 siły, a nie zawsze 0 i 5 są na końcu. No tutaj potrzeba właśnie 22. I o 5 lepsze jest. Czyli w zasadzie nie tak bardzo dużo. Strzał w miarę mam chyba. Mówił nam, że... O dobra, sprzedamy to. Szpada. Szpada jest ciekawą bronią. Jeszcze dodaję plus 5 do premii w bronią jednoręczną. Ale nie, trudno. Toporek. Lagi. Sierp. Strzał mam trochę, troszeczkę dokupimy. Do 75. No i cóż, myślę, że w mikstury warto się zaopatrzyć, tak jak nam to mówił. Może nawet w jedną taką, jakbym był na skraju zdrowia i musiał się szybko uleczyć. To jeszcze te takie trzy. Dobra, wystarczy to już tam najwyżej na dłuższy czas. Pierścienie jakieś fajne, tylko one kosztują.
co by mi było potrzebne? Jakieś najwyżej coś do siły, jak to dla wojownika. Ochrona przed strzałami, myślę, że to mu mogę sprzedać, zawsze troszeczkę złota. Te paczki, cholera, wszystkie, one są akurat za darmo, ale wszystko mi zostaje w rękach, to jest dziwne. Że ja te paczki powinna mi zniknąć po prostu, nie? Nie mogę tego ani otworzyć, ani nic z tym zrobić. Ale zaraz, jedna zniknęła chyba. No nieważne, skórzany mieszek jeszcze sobie tworzę. Wow, 100 sztuk złota. I 25, dobra, czyli kasa się w miarę zwróciła. Wszystko mamy co trzeba. Myślę, że powoli będziemy mogli się w takim razie wybrać w tamto miejsce. Albo spróbować tego czarnego wilka. To też by było ciekawe, to podobno na cmentarzu, czyli tutaj obok. Ale to oczywiście w następnym odcinku. Tymczasem ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć, na razie.